Gwiazdy grają dla hospicjum. Witam Państwa serdecznie. Piękny dzień 26 maja. Cieszę się, że ta hala jest wypełniona do ostatniego miejsca. Wszyscy pomagamy zachodniopomorskiemu hospicjum dla dzieci. Serce, które Państwo teraz oddajecie, kupując cegiełki, to jest naprawdę wielki wkład w działalność zachodniopomorskiego hospicjum dla dzieci. Serdecznie dziękuję wszystkim gwiazdom za przybycie. Bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że będziemy się świetnie bawić. Rok po roku sala Szczecińskiego Domu Sportu jest pełna. I to dzięki Wam. I bardzo za to serdecznie dziękuję. Będzie jakaś niespodzianka. Prawdziwa petarda z nagrywki do rady. Organizacja tego meczu jest zapięta na ostatni guzik i naprawdę wszyscy jesteśmy zadowoleni. Kibice i my, zawodnicy, którzy występujemy na tym boisku. Proszę Państwa, ta skarbonka jest naprawdę bardzo ciężka, ponieważ Kuba i Amelia postanowili wrzucać tutaj tylko monety pięciozłotowe. Nie ma żadnych winy. Marcin Wita, Mariusz Blazły, też sama piosenka. Przede wszystkim dzięki takiemu spotkaniu można poznać wielu ludzi nowych, których cała ta siatkówka i prowadzenie hospicjum jest pasją i myślę, że to jest ważne. Jak będzie wybudowana nowa hala, to my ją zapełnimy, no bo gwiazdy dopisują i coraz jest coraz fajniej, jest cudownie. Graliśmy dla hospicjum, powtórzę to raz jeszcze z wielką przyjemnością, bo to mogę powiedzieć. Zapraszam już na kolejną edycję imprezy w roku przyszłym i obyśmy spotkali się już w dużo większej hali przepięknej, która powstaje w Szczecinie i która będzie mogła pomieścić blisko 8 tysięcy kibiców. Jestem przekonany, że w komplecie spotkamy się...